Dlaczego? Dlaczego do jasnej ciasnej nie ma Armageddon tutaj na Twitchu? Czuję się oszukany. Czuję się absolutnie oszukany. Tak w 100%. To im przypomina, o mój Boże. Że tutejsze kampanie mają ten. Mają domyślnie wysoki poziom trudności. No to będzie zabawne. Lecz się. Cześć, Sylwia. Fajne tło. Dzięki, pasowałem nad nim 5 minut przed rozpoczęciem Steam'a i dlatego Steam jest zapóźnienie, nie przejmuj się. Chciałem to zrobić tak, żeby tło było dostosowane do tego, do mojego zamku, w którym głównie gram obecnie. Albo przynajmniej do głównego bohatera, bo z tego skojarzę, że kampanie w Armageddon się skupiają bardziej na bohaterach niż bardziej na zamkach, którymi się gra. Ale jak próbowałem to zmienić w programie, który mi domyślnie usuwa tło, to jest Nvidia Broadcast czy Broadcaster, to nie wykrywało mi potem kamerki kompletnie w tych w SteamApps'ach. Dlatego musiałem dodać ręcznie do streamapsów, do OBS-a. To tło nie do końca mi się to podoba, ale co ja mogę, no nic nie mogę, no. Myślę, że stream laptop gra dopiero teraz udało mi się go uruchomić. Ja ostatnio ze swoim służbowym laptopem mam jakiś taki problem, że czasami mi po prostu ekran gaśnie. Tak jakby przychodził w stan uśpienia, czy się było go czy coś. Nie wiem, ten natomiast jakby zarządził, koła ten zarząd zebrani sobie ustawił fotec. Nice. Szanuję, że Fortesa nie instalowała, to na pewno. Cokolwiek by się nie działo, będę jednym z naczelnych hejterów podali, jeżeli chodzi o to, jak się nie ugra. Żeby nie było, to nie jest tak, że mam jakikolwiek ten. Jakiekolwiek sensowne argumenty za tym. Ale po prostu bardzo nieprzyjemnie mi się gra Tadelą jakoś. Nie ma tam żadnej jednostki, którą lubię. Co jest sesji odpalone, znikam na jakieś 6 minut, bo obie trzeba zejść. Smacznego obiadu życzę. Pojdę zastanawiam, czy nowego nie kupić. Jeżeli masz środki i twój coraz częściej ma awarię, to brzmi jak dobry plan. Wydaje mi się, że taki najbardziej podstawowy laptop, jeżeli nie panujesz grać w nic bardzo wymagającego, to nie powinno być problem. Cześć sobie, sam witam, witam. Wiem, że Heroesów długo nie było z powodów czy to 24 godzinnych, czy to tego, że ostatnio chłopaki do mnie zjechali. I nie martwcie się, że za tydzień też Heroesów nie będzie. Bo znowu wyjeżdżam. Jakoś te soboty ostatnio są takie zawalone kompletnie, że po prostu nie idzie wcisnąć się z film. Dlatego przynajmniej pokorzystajmy z tego, co dzisiaj mamy. Kampania Ostrzał Magadonu. Królowa Katarzyna i mąż Roland teraz Gelu, dzielny wojownik z elitarnej gwardii leśnej, muszą połączyć swoje siły, by pokonać szalonego króla Efolu, Lucifera, który zamierza stworzyć ostrze Armagedonu. Posiadając potężną broń, Lucifer pogląda cały świat w wojennym zamęcie. Mando była na początku dwie misje, możemy albo wziąć misję Katarzyny zamkiem, albo misję bastionem Gelu. Jak zapewne widać po tle w kamerce, raczej planuje zacząć z Gelu. I to my to musimy zrobić. Musi odbić ten obszar zamku Rogat, tylko on ma umiejętność potrzebne do prowadzenia tej walki, bez niego wszystko będzie stracone. To jest przy okazji też wyznacznik tego, co pojawia się chyba dopiero od Armageddon's Blade, że mamy skupienie się na konkretnych bohaterach, czyli jeżeli nasz bohater umrze, to przegrywa misję. I to będzie takie w miarę normalne w tych kampaniach, więc radzę mieć to na uwadze. Przy okazji, jeżeli nawet uciekniemy z walki, to też się liczy jako przegrana, więc nawet nie możemy uciekać, jeżeli mnie pamięć nie mieli. Czyli jeżeli nasz główny bohater walczy, to już musi walczyć do końca. Gelu może osiągnąć dwa poziom doświadczenia, jego umiejętności doświadczeń i zaklęcia przejdą do następnego scenariusza. I to też to, co mówiłem przy poprzednich kampaniach, że
od pewnego momentu się w miarę opłaca po prostu nawet odrobinę poczekać zakończenie misji, żeby pozbierać sobie wszystkie ważne rzeczy, które mogą być na mapie. Może taki bardziej gamingowy, tym razem więcej RAMu, Windows 11. Ja nie lubię 11, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że powoli 11 będzie wchodzić do codziennego użytku. I że chyba w miarę niedługo też wygasa wsparcie dla 10. Więc pewnie jest to jakaś motywacja, żeby się przyzwyczaić powoli do 11, aczkolwiek tak jak mówię, nie jestem wielkim fanem. Możliwe, że od czasu, kiedy ostatnio raz jej używałem, to się pozmieniało na lepsze, ale... jak wygaśnie, to pewnie ten... Pewnie wtedy będę myślał o tym, żeby się przenieść osobiście. Cześć, Bratku, witam, witam. Dobra. Mam na początek 20 koszników, 15 stóp z health, albo 10 strzelców. Biorąc pod uwagę, jaką umiejętność specjalną ma Galu, to wezmę sobie koszników. Posłańcy poinformowali mnie, że królowa Katarzyna i Roland Żelazna Pięść wycofują się w kierunku granic Ratii. Władcy Avli zdecydowali udawać, że nie wiedzą o wojnie, nie zabronili jednak poddanym postępować zgodnie z ich sumieniem. Pod komendą królowej będziemy prowadzić walkę podjazdową na granicach Avlii. Jedynymi naszymi sprzymierzeńcami są tutaj chłopi buntujący się przeciw Kryganom. Jeśli zostaniemy pochwyceni, Ratia i Avlii wyprą się nas. Poza tym to zadanie nie różni się od poprzedniego. Co miałem na myśli, mówiąc, że ze względu na umiejętność, to za chwilę dokładnie wytłumaczę. Dziś otrzymałem wiadomość, że twoje niezwykłe umiejętności są potrzebne do realizacji śmiałego planu. W czasie, gdy armia Rati pod dowództwem Katarzyny związała w walce siłę Folu na wschodniej granicy, ty masz przeniknąć do Avli z małym oddziałem partyzanckim i stamtąd nękać wroga. Otrzymałeś też rozkaz, by prowadzić werbunek pośród miejscowej ludzkości i ludności. Z tego powodu rozbijasz obóz w mieście Diasemer, położonym przy granicy Avli i Folu. Miejscowe elfy zaoferowały schronienie i wsparcie dla twoich oddziałów. W całym rejonie rozsiane są niewielkie garnizony i posterunki. Osiedliło się tu również wielu weteranów ostatnich walk. Większość jest lojalna wobec Avli, część z nich pozostaje neutralna i nie wiadomo po której stronie się opowie. Aby zwyciężyć w tej walce, musisz postawić na dużą duchliwość swoich oddziałów, umiejętnie składając się z podstępną taktykę, a nie na brutalną siłę. Wzrok jest naprawdę potężny. Powodzenia. Pracę pracuję na jednostce, nie podoba mi się, jak gość się przesuwają na paskę, jak wyłączam program, czy nie wiem, czy to mogę się stanąć, czy ustalić. Powiem szczerze, że też nie wiem, bo chyba za mało siedziałem na tej na dyszce. Też może stacjonalne. Nigdy sobie nie składałem gotowy, też taki nie. Gotowe często gęsto są całkiem dobre, więc nie powiedziałbym, że on z automatu będzie zły. Dostajemy całkiem porządne miasto na start, jak tak patrzę. W każdym razie. Mamy dużo oddziałów wokół i na szczęście wszystkie chcą do nas dołączyć, jak nie mam. Innej sobie dostajemy bardzo silną armię na początek. Zwłaszcza, że możemy ulepszać dowolne jednostki strzelające do tych do strzelców. Problem polega na tym, że jest to w cholerę drogie. A mówiąc w cholerę drogie, mam na myśli, o mój święty Boże, dlaczego? Z drugiej strony, strzelcy są obrzydliwie silni, zwłaszcza na wczesnych etapach gry. Z kim mówię, że będą żadnych, z kim nikt to jeszcze też nie widzi, co się baterii podpowiada. Zawsze jest też opcja z tym, z kartą graficzną, że coś z nią jest nie tak. Zastanawiam się, czy to jest jedna z tych misji, gdzie po prostu chcę na hama wbijać się w przeciwników, tym, że mam bardzo silną armię na początek. O, to powiedzieć, że tak. Zresztą zademonstruję, jak zbalansowani to strzelcy. Pozwólcie. Łatwo? Czy ja mogę? Mogę wykupować tylko bohatera Falta od następnej tury najwcześniej. Można znaleźć dodatkowe 10 centaurów, wojowników i elfów. Wszystko fajnie, gdyby nie to, że trochę to kosztuje. I to jest generalnie mój problem na całą tę misję, mam wrażenie. Że wszystko mnie trochę kosztuje. Zostaje sobie targowisko. I rusza chyba da atak na nich po prostu. Powinien być w stanie raczej. Zależnie od tego, ile tego tu jest.
Magowi odstrzelę, zanim będą stanowić jakikolwiek problem. A resztę też powinienem być w stanie odstrzelić, zanim do mnie podejdą. Chciałbym przynajmniej wiedzieć, że zdążę. Zaczynam zastanawiać, czy to na pewno się uda, ale zobaczymy. Odstrzelić, odstrzelić. Powinienem być w stanie. Tylko na czarty będę musiał uważać trochę. Bo trochę ich tam dużo jest. 1589 powinno być ok. Blep. Blep. Dużo koszynków straciłem. Salaki. 2843, nie opłaca się. Straty będą odrobinę większe niż planowałem, ale... to nic. Logistyka, łucznictwo... Dobra. W drugim mieście nic znaleźć nie mogę... Znaczy w drugim, w tamtym mieście. Dodatkowe łucznictwo, buty przyspieszenia. Wciąż nic nie mogę zrobić. Dobra. Magiczny zestaw zbalansowania już mam, bo mam tego. Mam duże ilości szybko biegania, że tak to ujmę. Gogi chcą się ze mną bić, co jest ich wielką stratą. Kupowałem w 19 stary zużyty laptop. Powiem szczerze, że nie znam się na laptopach, więc nie jestem pewien, czy to jest ich laptop, który już w czasach, kiedy go kupowałeś, nie był jakiś bardzo stary. Może trochę potrząsamy jak ten. Powiedziałbym, że laptopy na ogólnie są aż tak leżliwe. To jest plus 5 do ataku, to całkiem sporo. On chyba był tańszy. Jaka część mnie ma ochotę powiedzieć, że to nie powinno być to w takim razie? W sensie... Nie uważam, żeby powinien się jakoś bardzo psuć. O, może w ten sposób. Dobra, to jest miasto do ostrzelenia prosto. Z tego co widzę. Lep, lep. Tak wracając na chwilę do samego gameplayu. Strzelcy są bardzo zbalansowane jednostką głównie dlatego, że... zadają pełne obrażenie niezależnie od odległości. SK strzelają? Więc praktycznie... zawsze jesteśmy w stanie coś bardzo szybko strzelić. I dlatego moim zdaniem warto jest rozdzielać sobie z takich strzelców na parę różnych. Mistrzowskie dowodzenie, tu jest kolejny ten... Kolejny garnizon za klinieniem. Wydaje mi się, że mogę po prostu tutaj pobiegać sobie koło nich. Gdzieś widziałem bohatera. Tylko nie jestem pewien, czy on był gdzieś na górze, czy gdzieś na dole. O, ale zobaczymy. Kasa, kasa. Znajdowanie drogi to nie do końca to, na czym mi zależy, ale raczej nie będę startował. Czy tu się da przejść? Się da przejść. Domyślam się, ta, tu jest drugie miasto. Ja nie powiedziałbym, że kampanii Gelu chyba najlepiej jest po prostu raszować w większości wypadków. Czy jest jakiś bohater? Da się nim zająć? Nie powinien być jakiś bardzo silny, zdecydowanie jest silny. Może zainwestuję w nowy, mimo zacznę jakieś coś takiego jest koniec z demo. Znaczy ja po sobie wiem, że ja raz na jakiś czas muszę robić upgrade kompa, ale to bardziej kwestia powiedzmy takich czystych preferencji. Czy oni zasuwają do tego miasta? Chyba tak. Spróbuję od tej strony przejść. O, czekajcie, mapę mamy pełną. Nice. Bardzo mało rzeczy tutaj jest, mam wrażenie.
W sensie relatywnie mało przeciwników i zastanawiam się, na ile będę chciał chodzić po tych wszystkich miejscach do ulepszania. Bo wiem, że na pewno swego czasu robiłem taką bardzo zabawną strategię pod tytułem stoi jednym silnym bohaterem w trakcie, kiedy ten, który przychodzi między misjami, zbiera zasoby. I zastanawiam się, czy to nie jest play. Gdzie oni jeszcze mają bohaterów? Tu mają jednego, tu mają drugiego. Czy gdzieś jeszcze są jakieś takie permanentne upgrade'y? Tutaj na pewno jest. Trochę hajsu wpadło, a jak hajs to ulepszenie strzelców, do strzelców raczej. Pusta mocy magii, zajmę miasto. Na szczęście oni nawet stale nie mogą budować, więc nie grozi mi za bardzo, że moim strzelcom coś się stanie. Dobra, i teraz oni muszą mnie atakować generalnie. To jest kind of problem, kind of nie problem. Ja sobie zbuduję może cytadelę. Zwłaszcza, że on nie jest jakiś specjalnie silny, tylko to oznacza, że jestem na bardzo krótkim timerze w tej chwili. Czy dużo mnie ominie, to mnie zastanawia. Tutaj plus jeden do mocy magii, tutaj kolejny plus jeden do mocy, tutaj jest konflux. Trochę na pewno, ale chyba to przeboleje. To raczej nie jest tak, że tych mity się nie da przejść bez tego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale wróć, oni zajęli jedno miasto. O, normalnie, dobra. Ten kolega tam nie będzie denerwował teraz przez całe życie. A zakładam, że on nie może być aż tak silny. Zdecydowanie. Kolega mi uciekł. Wracaj tu. Nie, no pójdę chyba skończę od razu. Nie, idę kończyć. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby zbierać to wszystko. Unless? Niby to dużo statów. A mają tu dużo. Nie mają tam dużo. Wiecie co? Jestem okropnym człowiekiem. Idę zgadnąć wszystko jak leci. Czemu ja tam nie mogę przejść? Bo zagadnienie garnizon. Skoczę po stajnie, żeby mieć szybciej możliwość przemieszczania się. Ciekawe, ile statu będę miał, jak zbieramy wszystko. Bo już widzę, że mam 10-10 teoretycznie. Dobra, dajcie mi stajnie. I teraz, dobra, gdzie są wszystkie upgrade? W sumie... Jak mi dają? Rękawice jeszcze szybszego biegania. Magogi tchórzą, ty idź tu i do miasta. Oczywiście, że będzie wychodziło ich. Chyba to jest to, pobiegniemy do stajni, która będzie akurat w przyszłym tygodniu. Wydaje mi się, że widziałem drugiego bohatera. Tutaj jest drugi bohater. Na wszelki wypadek tutaj dobuduję armię. Żeby nie było. Armię i karczmę.
Ja... Nie chciałem zabijać nimf. Ale niech będzie. Tu jest drzewko do ekstra, poziomy zawsze się przydają. A ja bym sami to wygasił. Magia wody się przydaje. To jest to. Tutaj jeszcze do mocy magii jest zapytko. A bo ja będę mógł przejść. Okej. Okay. Nie, to czemu strzelcy są tacy zbalansowani? Holy hell. Dobra, oni będą chcieli się dostać do tego miasta. Ja sobie może... wiecie co. Zrobię tak i oni chcą zaatakować miasto oto. No buduję wszystko. No ja tu mogę sadele budować. Czy oni to wygrają? Raczej nie. Nie się zabiją o to miasto. Gorzej, jeżeli wygrają. Nevermind. Czerwony przegrywa. Misja była bardzo prosta. A B1. Dobra. Lećmy do drugiego, I guess. Tylko pozwólcie, że... Zrobię delikatną zmianę. Katarzyna musi wykonać wrogów, inaczej ty zaleje fala złej. Śmieć przekreśli wszelkie nadzieje na zwycięstwo. Dobra, Katarzyna może osiągnąć 18 poziom doświadczenia, a jej doświadczenie i umiejętność dokręcia przejdą do następnego scenariusza, czyli spiknienie 20 łuczników 8 grów. Łucznicy zawsze. Nie doceniłam siły i determinacji mojego przeciwnika. Podczas wojen domowych mało uwagi poświęcałam Kriganom. Teraz walczą z zapałem, jakiego się po nich nie spodziewałam ani ja, ani Roland. Wycofałam większość moich wojsk w granice Erati. Między nami i Kriganami leży teraz Dolina Mos, jedna z najpiękniejszych w Erati. Doskonała w sensie strategicznym. Boga, nie pamiętam, jak to fabularnie jest. Czy Lucifer chce skompletować ostrza Magadona, czy on już je ma? Bo wydawało mi się, że on jeszcze go nie ma. A póki co dialogi nie mówią tego wprost. O, zobaczymy. Już na samym początku najazdu siły Folu spotka szalitarną i nas Krigan znany jako pięści świętej mocy. Te zaprawione w boju regimenty z łatwością uparły się w granicy racji i próbuje w głąb kraju. To tu na spornej ziemi leżącej między ratu Folem musisz zmieścić swoje siły i stalić czoła wrogowi. Masz zamiar okopać się i czekać na wsparcie. Jesteś ostatnią nadzieją Erati. Jeśli zawiedziesz lub co gorsza zginiesz, Erati na zawsze pogrąży się w pustce i rozpaczny pod jarzmem wiecznej ciemności. Niech błogosławieństwo świątyni świata będzie z tobą i tymi, którzy chcą służą pod twoją komendą. Możemy się ostrzelnie mu służyć. To też jest prawda. Katarzyna zaczyna na 12 poziomie, dają. Nie jestem przekonany co do umiejętności, które dostałem, ale i kiedyś nie są takie złe. Czy mam rozwinięte miasto? Mam bardzo rozwinięte miasto. Właśnie w całości pod portalu. I są też całkiem dobrze bronione. Pozostali bohaterowie mają w miarę niskie poziomy, ale nic... na co nie da się zaradzić. I to względnie szybko. Tu się ratusz zrobi, tu idź chochliki bi. Wykupię sobie zaklęcia i chcę ulepszyć przynajmniej kuszników, bo resztę nie dam rady. Kusznikami powinien być w stanie już w miarę sądnie się bić. Nie wyłączam autowalki. Tak. Wyłączę autowalkę. Drewno, drewno. I sorsza, co tu masz do wzięcia? 50 przyrostów. Dość sporo. No strasznie dużo budynków do rekrutacji mam wrażenie. I muszę coś z tym zrobić, a tutaj nie ma czego budować. Bardzo rzadko się zdarza, mam wrażenie, że jesteśmy w sytuacji, gdzie od początku zaczynamy z dużą liczbą rzeczy.
A to jest parę diabłów, wolałbym ich nie bić na siebie, jeżeli to możliwe. Mnóstwo ich frytów może mnie boleć, ale jednocześnie bez tego nie przejdę po rudę. W razie zajmę się chowańcami. Ach. Możesz sobie wciąć te magie ziemi. Gryfów na razie nie bierz i zabić te mony. Te chowańce uciekają sobie z mi na rękę. Te demony też uciekają sobie z mi na rękę. Gdzie nie było ratusza? Tu nie było ratusza. Bo nie dziwię się, jeżeli będę potrzebował dochodu z wszystkich miast tak naprawdę. A to się jeszcze zobaczę. Bo to jest znowu ta sama sytuacja, że mam wrażenie, że może być mi potrzebny tylko ten zestaw oddziałów na początku, ale nie jestem sobie tego pewien. W Heroesach jest multiplayer. Nie jestem pewien, jak działa, bo z tym zawsze bywa różnie, że się tak delikatnie wyrażę. Był od jedynki. Czy od jedynki to nie jestem pewien. Na pewno kojarzę, że w dwójce już był i w trójce chyba... Znaczy, w trójce na pewno jest. Tu mam to, tu mam to, tu mam to... Nie podoba mi się, że oni pokonują Foxido. Wolałbym, żeby tego nie robili. Ale kim ja jestem, żeby mówić im, jak mają żyć? Otóż nikim. Dobra. Diabły czy Ifrity? Wiecie co, Mielo. Idę na diabły. Bo wiem, mam wrażenie, że to jest jednak z tych misji, gdzie powinienem grać agresywnie od początku. Przez to, z jakimi oddziałami zaczynam, a raczej z iloma oddziałami zaczynam. I że im dłużej się będę ociągał, tym tym będzie gorzej. W końcu był hasyt przez LAN. Właśnie tutaj nie jestem pewien, czy nie jest też bardziej przez LAN na zasadzie, że jeżeli nie masz LANu, to używasz Hamachi. Przynajmniej bardzo długo tak było, że jakiś Hamachi, Game Engine, tego typu narzędzia były wykorzystywane. Dobra, jalo. Nie może być tych diabłów tak dużo, prawda? Witaj, wasza wysokość, czy diabeł. Król Lucifer pragnie wyrazić wdzięczność za odegranie niewielkiej roli w czasie jego walki o objęcie tronu. Pragnie też na twym grobie złożyć wyrazy szacunku za pomoc wyrznięcie jego rodu. Moimi słowami, grupa diabłów doszła do gwałtownego ataku. Jaka grupa? Było parę. A chyba jeszcze arcy diabły nawet. Na szczęście padną. Ach. Niech ten nie przejdzie, przygotuj się na najgorsze. Zginiesz z naszych rąk. A, zajebiście. Pochwalcie się, jak się umiera z waszych rąk. Tutaj mają do mnie zasięg? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie mają. Two. Jedną dużą zaletą tego... jak dużo oddziałów jest na samym początku, jest to, że przy okazji dostajemy dużo ekspadania. Więc nawet to, że mamy ten 12 poziom ostatni, sprawia, że będziemy jakoś bardzo wolno levelować do tego maksymalnego. Do swego obozu wbiegł zdyszany zwiadowca, przynosząc wiadomość. Nisko skłonił się przed tobą i wręczył ci pergamin od generała Morgana Kendala. Gdy twój wypadał z jego drżących palców w twojej dłonie, jego czoło sperlił pot. Nie przynosi dobrych wieści. Moja królowo, z przykrością do naszej siły ciemności z Erfolu przydały się przez nasze ukłony, przez nasze wschodnie, już tam złe linki doskonale, przez nasze wschodnie linie. Zawiodłem cię, ale przysięgam ci na grób twojego ukochanego ojca, że zbiorę rozproszone oddziały i obronię stadwich przed tymi bestiami. Morgan. Widziałem gdzieś bohatera, który przeszedł. Ja się z nim teoretycznie mogę bić, ale nie jestem pewien, czy ja się chcę z nim bić.
Bo to wygląda bardzo niefortunnie, jeżeli chodzi o rozłożenie w miejscu. Czemu one podchodzą tutaj akurat? Ja się zastanawiam. A mi nie będę narzekał, ale strasznie dziwnie to wygląda. Puste miasto niestety nie i ma zamek. No nic. Trochę kuszników mi umrze, ale na to się nic nie poradzi. Rodowy pocisk zada 30, czyli za mało, żeby cokolwiek zabić. Can you not do that? Może to jest play? A, przeżyj, Olipka. Dużo koszników na tym stacie i to mnie boli. Jednocześnie nie czuję, że mógł więcej zrobić tej kwestii. Musiałbym mieć lepsze RNG do ostrzenia zamku. Dwudziestu koszników, Jesus Christ. Tragedia. To jest szósty dzień. Czy ja potrzebuję czekać na manę? Chyba nie. Mogę iść po Conflux, I guess, i zobaczyć, co jest w uniwerku. Inteligencja, taktyka, pierwsza pomoc. Na, nic z tego nie chcę. Dobra. Gdzieś widziałem bohatera, tu jest bohater. To jest ten sam, który był u mnie. Więc nic nie szkodzi. Pocisk, powinien ich zabić. Nice. Ta misja już tak na pierwszy rzut oka będzie gorsza, w sensie trudniejsza niż Tagelu. Paru kowarzystów powinno być ok. Jeżeli nie dostanę morali. Bo mogę się magią posiłkować. Ach, tutaj jest mnóstwo ich chwytów. Za mnóstwo raczej się nie chcę zabierać, bym powiedział. Znam się, czy istnieje świat, w którym chcę po prostu przekazać całą armię Katarzynie. To brzmi jak coś, czego będę bardzo żałował, ale jednocześnie jak coś, co chcę zrobić. To jest jednocześnie tyle artefaktów, do których teraz nie przejdę. Ah, shit. Portal, zamek. Wiecie co, zrobię dwa zamki. Czy tu wygląda jak coś, co jeszcze można zrobić? Mogę teraz tak na pewno wziąć? Nie. Ty dalej nie idziesz. Po moim kurwa tobie. Ty idziesz pozganiać trochę jednostek darmowych tak zwanych. I chcesz zgarnąć też domowy zamek. Przed tobą rozciąga się miasto o dziwnej architekturze. Obłe dachy, strzeliste iglice i dobiegające zewsząd nieznane dźwięki zdają się tworzyć jakiś dziwny byt, którego nie potrafią zdefiniować twoje uczeni. To miasto musiało pojawić się po twojej ostatniej wizycie w tym miejscu. Nigdy przedtem nie było tu żadnej osady. Skąd się wzięło? Kto je zbudował? Te pytania czy błyskawice przeszywają twój umysł. Masz nadzieję, że odpowiedzi nie sprowadzą na ciebie gorszego losu niż ten, który ci grozi, jeżeli zawiodą twoje wysiłki zmierzające ku uwolnieniu Eratii. Oddaj. Czy mają tu coś ciekawego? Nie. Nie mają tu absolutnie nic rzeczy, które by mnie interesowały. What to do? Poszedłbym po tej chwili, szczerze mówiąc. I trochę się boję też. Czy mam tu karczmę? Tak, mam tu karczmę. Jak wygląda karczma? Tu jest karczma. Weźmy Loinisa. Chcę bohatera, który nie będzie mi po prostu zwiedzał mapę w tej chwili. Oho, długo sobie nie podwiedza, coś czuję. Oni jeszcze nie odbili tego miasta. Dobrze. A nawet bardzo dobrze. Nie powinienem być w stanie wygrać walczego. Więc może tam pojadę. Loinisie, ty zwiedzasz, tak jak mówiłem. Przygarnij paru łuczników, zaraz ich stracisz, zdaję sobie z tego sprawę. Nic nie szkodzi.
Damy sobie radę. Wracać do miasta. Ponieważ był... wyrektować na tym mieście jednostki. Znów pojawia się w twoim obozie posłanie z listą potworzonym pieczęcią generała Morgana Kendalla. Odbierasz pismo z rąk posłańca, łamiesz pieczęć, rozwijasz zło i szybko czytasz wiadomość. Błagam wybaczenia, panie, już muszę przekazać ci złe wieści. Byłem ostatnio świadkiem niesamowitych wydarzeń. Nagle z powietrza wyłoniło się miasto o przeciwnej architekturze. Dachy budynku wyglądały niczym bulwy tulipanów wykonane z brązu, między nimi dostrzegłem mnogość wielobarwnych namiotów, a u jego murów żywiołaki wszelkich gatunków. Później widziałem jeszcze kilka takich miast osianych po kraju. Nie znam ich pochodzenia, nie wiem też, czy są nam przyjazne czy wrogie. Być może uda się przyciągnąć je na naszą stronę, ale może też będziemy musieli z nimi walczyć. Nie wierzę, by ktoś mógł pozostać teraz przez dłuższy czas neutralny. Biorąc pod uwagę, że mówimy o wojnie, w wyniku której może zostać zniszczony cały świat, to też bym się nie spodziewał, że można pozostać w takiej sytuacji neutralnym. Dobra. Cuthbert powi... nie, ty czekasz na manę. Ja już widzę, że on czeka na manę. Zanim cokolwiek innego. Zadamy sobie siarki trochę. Sorsza wróci, ale Sorsza chyba nie będzie miał już kasy na jednostki. Znaczy trochę może wykupić, ale no właśnie trochę. Relatywnie niewiele bym powiedział. Parę grupa. Chciałbym Aydina pobić. Jak już ma tutaj tyle jednostek. A to nawet nie jest tyle jednostek. Wait. Wait. Wait, wait. Tysiąc obrażeń, nice. Blep. A już wysokie modele wchodzą. Tego niestety nie otrzymę tak łatwo, coś czuję. Oh boy. Kocham atakowanie zamków pod tym względem. Czy później zabiję Gogi? Ile numer 13? A to 17, 4, 68. Zobaczę, jak będę stał z maną po strzelaniu. 39 i 9, 48. Żegnam. Nice. Trochę mi dajcie stajnie. Chciałbym się po to wszystko przejść, bo to jest dużo artefaktów przydatnych. Ale jednocześnie mam wrażenie, że nie mam kiedy. To jest dość problematyczne w tej misji, mam wrażenie. Jeszcze muszę po to... O Boże, ona mi miasto zajmie. Oh no. A mnie nie stać na wykupienie jednostek nim. I to jest to moje główne miasto. Oh my. Oh my. Nie potrzebuję zasobów. Przynajmniej spróbuję wykupić, co ci da. Mało wykupione. Jak pewno jeszcze tyle sprzedam? Może chociaż kuszników da radę wykupić? Może jeszcze ciebie? Może jeszcze was, żebyście tankowali? To się źle skończy. O, dobra, nieważne. Wykup resztę. Oj, nic, może dalej wiedzieć mapę, I guess. Ty możesz odwiedzić, ale na pewno do statów. Podoba mi się, jak pięknie wygląda to zero, jeżeli chodzi o te. O, defense Cuthberta. Czy coś jeszcze tak na pierwszy rzut oka? Sorsza raczej wiele nie zajmie. On mnie chce atakować. Opływa maczym. Tak. To będzie ciekawe odbijanie miasta. Coś czuję. Znaczy, powiem tak. W kwestii tego, ile jednostek ma Katarzyna, to nie ma wielkiej tragedii. W kwestii tego, ile jednostek jest w mieście, to jest sprawa tragedia. To jest tego typu sprawa. Right, whatever.
A, czekaj. Zastanawiam się, czy jest. Raczej nie istnieje świat końcowy, ale. To właśnie też chodzi. Wydaje mi się, że mają za dużo trochę tych. Za dużo trochę jednostek mimo wszystko. W sensie ja wiem, że zamek jest całkiem silny, ale. Chyba nie aż tak. Unless. O. Tutaj zabij tego typus. Nie ma już więcej jednostek latających, co jest dużym plusem. Ostrzem może was. Was. Up. Brońcie się. Czy ja mogę 50-102? Za mało to chyba. Tutaj mogę zaatakować. Dodatkowo i w następnej turze się wyrosę po prostu. Gryfami. Tylko problem polega na tym, że ona ma dość silnie rozwiniętą balistykę, więc zaraz zamek mi się pójdzie jebać. Czekaj. Więc nie wiem, czy nie chcę powoli... Nie, na razie będę strzelał w to, co jest tutaj. Bo tak będzie bezpieczniej. Tamtej nisku wysnaj się mogę zająć potem. 65-70, jak dobrze pójdzie. Aż tak dobrze to nie ma. Zająćcie się. Czy już padają? Jeszcze nie. O kurde, główny garnizon padł. Anaki. 52-105. Ale to wygląda dobrze. Niepokoi mnie ta cała chmara fochników, które tu stoją. Nimi się też trzeba powoli zajmować. Zdańcie się. Nie dojdą chyba, nie. Dobra, teraz już oba garnizony pójdą w diabli. Czekaj, bimagogi dalej. Ona pewnie zaraz ucieknie w takim tempie, mam wrażenie. 9-14 na pewno nie zabije. Wait. Przejdź tutaj. Czy ja go zabiję? Tak. Hello. A? To dość duży zada. Koło 40 to powinno zabić. Yep. Czy ja właśnie wygrałem to obrażenie? Nice. Szkoda trochę, jeżeli ona jakieś artefakty miała, bo w chwili obecnej ich nie zdobyłem. Ale ważne, że dało radę. Czy ja chcę odnowić tej zasoby? Na, po prostu biegnę Kaśką. Kaśka. Biegnij do ataku w takim razie. Muszę przejść do kontrofensywy. W zaistniałej sytuacji. To może wata. Ile kurwa? Nie pojebało was za bardzo. Folk. Kraina demonów i szerokiego diabelskiego pomiotu. Mówi się, że Kriganie zostaje zwani przed bogów, aby ukarać tych ludzi, którzy zeszli ze ścieżki cnoty. Noc spadających gwiazd przez wielu uważana jest za swego rodzaju przerażającą męzłego losu i rozpaczy. Niedźwiedź rzec na ziemię, Foluk leży teraz odłogiem, wypalone jałowe. Rzeki magmy zastąpiły wartkie, czyste sumienie, a uroczy oczka wodne wypełniły się magmą. To bardziej przygnębiający widok, który jak nic innego wzmacnia potrzebę przeciwstawiania się złu. Trzeba powstrzymać od sfera Krigana, inaczej cały Antagarik wkrótce spotka ten sam los ojczyny niziołków. Cześć, Samurai, witam z powrotem. Jak ten postęp? Pierwsza misja Gelu poszła bardzo szybko, druga misja idzie mi dużo wolniej. Wydaje mi się, że jest to w miarę oczywista sytuacja, biorąc pod uwagę, jak wyglądają wspomniane misje.
Kolega mi uciekał, tu jest zamek. Muszę im powoli przejmować zamki. Nawet jeżeli oznacza to, że te wszystkich cholernych łuczników, jakich mam w tej misji. No nie, muszę sami przeczekać. Tylko pytanie, a nie będę wchodzić, prawda? No może i będą? A, goddammit. No i nie będę wychodzić. Sasy od zajebu łuczników. O mój Boże. I oczywiście balistyka nie działa tak, jakbym chciał. No nic. Czekamy. Ja tędy będę mógł wejść, ja nie będę mógł tamten wejść. Jezu, moje straty w łucznika! Ale przynajmniej jedna poszła w diabły. Ała, 30 kuszników, pomoc. Idę go pobić. Okej, najwyraźniej on stwierdził, że nie idę go pobić. No dobrze. Może i tak być. Wezmę sobie plus do obrony, ty wrócisz po jednostki. Kolejny goniec pierwszy skakuje ze swojego domaka, aby przekazać pilną wiadomość dla swojej królowej. Odbierasz swój ząb uśmiechniętego posłańca i rozwijasz go. Pergamin jest mocno zapełniony, ale tekst został czytelny. Znając wiadomość, czujesz, jak twoje serce budzi się tak utęskniona nadzieja. Nareszcie dobre nowiny. Najdroższa Katarzyna zgromadziła dość liczne siły na przedpolach stoity. Znaczy do ciebie tak potrwa, gdyż najpierw doszymy ku wschodnim granicom. Chcę podkreślić się Mikendala w okolicy Kirjanswake i wspólnie z niej odeprzeć najeźdźców. Tylko skończymy i zmusimy kirjańskie oddziały do powrotu, muszę ruszyć na pomoc, prowadząc obie armię. Musisz trzymać ukochana. Los Erati zależy od tego, czy uda ci się utrzymać prowincję, w której stacjonujesz. Zobaczymy się ponownie, przysięgam ci. Twój kochający mąż, Roland. Gdzie był ten bohater? Na dole. Nie jest jakiś specjalnie silny, ale będzie mnie denerwało, że będzie prowadził za nim zamek. Więc spróbuję Sorszu tam pobiec. Pytanie, czy zdążę w 3... Czekaj. Fajnie. To wciąż są 3 tury. Cholipka. To jest miasto do zajęcia. Nie jestem pewien... Czemu ja tak mało manę? Wejle. Hej, była gildia. Myślę, że ja odpoczywałem w tamtym mieście. Ha! Nie no, wygram z tym miastem? Wygram z tym miastem. Saca od zajobu, ale wygram. 170, 210, przy czym na te dwie rzeczy mnie stać, a na tamtą tylko jedną. Weź. Lep, lep. Aż ja mało zadaję. O mój Boże. No god damn it z tym modale. O mój Boże, i oni jeszcze będą próbować bronić swoje jednostki strzelające. Najgorzej. No dobrze, rozumiem. Czy chcecie się odpierdzielić na mnie? Dziękuję. Oni to przeżyli. No dobrze. Weź to strzelca. Kama! O mój Boże. Dobra. Ale teraz sobie się kurwa nie działo. To wchodzisz do tego miasta. I siedzisz w nim. Trochę essay, trochę jednostek do rekrutuje. Siedzisz w nim i czekasz, aż się mana zageneruje. Nie obchodzi mnie cokolwiek innego. Dobra, Kaśka, ty biegniesz, bierz Cerbery, plus do ataku. Plus do obrony, plus do golda. Cadbert siedzi w mieście. Tak, ty siedzisz w mieście i nic się z niego absolutnie kurwa nie ruszasz. Powiedziałem coś. Gogi chcą się dołączyć? Jasne. Przynajmniej to jest...
Mniejsza to do zera ryzyko, że będą chciały się odnowić. To jest już dużym plusem, a odemo w miasto. Oto miasto Darktane, nazwane tak na cześć Boga Ciemności, dawno już zapomnianego przez mieszkańców tej ziemi. Według Darktana wciąż jest obecny w obrębie modowniczonej do upamiętnienia wstępnej duszy Boga męki i cierpienia. A krzyki torturowanych przez kryganieńców brzmią tu niczym modlitwy po jego czci. Walden? Dziwnie mówicie, darmowe miasto. Kaśka też odpocznie w sumie dlatego. Dla pieniędzy. Znaczy dla pieniędzy, dla manę. Pobiegnij tutaj do miasta i ty możesz teraz... czy ja chcę iść tu na górę, czy ja chcę iść tutaj w bok? Bo spodziewałbym się, że im zostało jedno miasto tutaj w tym momencie. Nie wiem, czy nie spróbować go zająć w ten sposób. A propos miasta. Domyślam się, że oni zaraz bardzo intensywnie przejmą mi tamten konflux. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jednocześnie nie jest to coś, na co mogę wiele zaradzić, więc... Zobaczysz to. Jakieś drobne jednostki, to nie będę ich ruszał za bardzo. Pójdę tylko garnizon przejąć. I zobaczę... Tu nie ma za bardzo przejścia. Mnóstwo magogów. Chciał się dołączyć, wiecie co? Teraz się będę. Ilojnis. Może sobie pozwiedzać co najwyżej. Ktoś chodzi niebezpiecznie blisko jednego z Inferno. Nie podoba mi się to. Boję się, że jeżeli pójdę górą, to on z powrotem na dół pójdzie. A tego wolałbym uniknąć chyba. Pytanie. Mam nadzieję, że on nie daje tego konfliktu, który tam jest na górze. Czy gdzieś któreś miasto grozi, że jest przejęte? Tu na wszelki wypadek wszystko wyrekrutuje. Żeby nie działy się jakieś dziwne rzeczy. A widzę, że ktoś tu biega. Ja przejdę tędy? Wygląda, jakbym mógł tędy przejść.